Zaszczyt i przyjemność powitać Państwa w historycznym dla Tarnowa miejscu. Jest nam niezmiernie miło, że przyjęliście Państwo zaproszenie prezydenta miasta Tarnowa, Ryszarda Ścigały, na dzisiejsze uroczystości. Szczególnie gorąco witamy naszych przyjaciół z miast i województw partnerskich. Wesprym Kiszkeresz na Węgrzech, Tręczyna na Słowacji, Dalekiego Kotłasu w Rosji, Białej Cerkwi i Winnicy na Ukrainie. Jest wśród nas również bardzo szczególny gość.
dr Wilfried Böhm, honorowy deputowany Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, którego serdecznie witamy. Parlamentarzystów ziemi tarnowskiej, przedstawicieli władz samorządowych województwa małopolskiego, powiatu tarnowskiego oraz radnych sejmiku województwa małopolskiego. Równie serdecznie witamy radnych Rady Miejskiej w Tarnowie, Komitet Honorowy Obchodów Roku Miasta Tarnowa, rektorów wyższych uczelni Tarnowa, przedstawicieli wojska, policji i straży pożarnej, przedsiębiorców, przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych oraz drogie tarnowskie media. Witamy wszystkich przybyłych gości, a w szczególności mieszkańców Tarnowa. Witamy Państwa. Proszę Państwa, 680 lat temu, w marcowy dzień, Tarnów przyszedł na świat. Ojcem chrzestnym naszego miasta był z Bożej łaski król Polski Władysław Łokietek, który Tarnowowi nadał prawa miejskie, a ojcem założycielem Tarnowa był wielce zasłużony dla kraju wspaniały rycerz Spicymir Lelwita, którego mądrości i odwadze zawdzięczamy, iż Tarnów stał się miastem. Dzisiaj Tarnów, nasze miasto, dołączy do grona tego elitarnego grona miast europejskich, w tym kilku polskich, które posiadają flagę honorową Rady Europy. Nasze miasto otrzymało to wyjątkowe wyróżnienie za aktywność międzynarodową i zasługi dla promocji idei jedności europejskiej przy wyjątkowym poszanowaniu dla różnorodności. Obecność Wasza o tym świadczy. To nic, że ciasno, to nic, że nie wszyscy wszystko zobaczą. Jesteśmy tutaj w hołdzie królowi Łokietkowi, który dał Tarnowowi życie. Organizacja króla Kurkowego. Zapraszamy tutaj do nas ceremoniarza pana Piotra Ostafila. No i cóż, my schodzimy ze sceny, bo nie jesteśmy... Zjednoczenia Kurkowych, brat strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej, brata Zdzisława Grzelkę. Powiedział, najlepszym strzelcem okazał się brat dr Ryszard Ścigała, prezydent miasta Tarnowa. I on ogłoszony został królem Kurkowym Anno Domini 2010. Marszałkami zostali bracia Krzysztof Kowalski, przedsiębiorca, zapraszamy na scenę, i Bartłomiej Babuśka, radny miasta Tarnowa. Szanować obiecuję. Pamięć moich znamienitych poprzedników kultywować i w cnotach ich naśladować. Nie zapomnieć nigdy, że historia Bractw Kurkowych nie tylko w dzieje naszego miasta i kraju, ale i całej chrześcijańskiej Europy wpisana została. Stąd flaga Europy ze złotym frędzlem Tarnowowi jest należna. Od czasu, gdy działalność bractwa naszego w Tarnowie wznowiona została... ...intronizacji króla Kurkowego. Zapraszam gości na przemarsz ulicami miasta do rynku na uroczystość wręczenia flagi honorowej Rady Europy. Proszę o ustawienie się w szyku identycznym jak w czasie przemarszu z katedry.